Cześć, siemanko. Tutaj taka oto sprawa. Spytacie pewnie, co to są za śruby, co to są, kurde, za nity. Także to wyglądało tak. Jechałem sobie i słyszę, coś brzęczy. Coś zaczęło brzęczeć. Wjechałem na kanał, to już był wieczór. Patrzę, urwał się tłumik. No normalnie, kurde, się urwał. Wcześniej nie było tego słychać. No i na szybko, bo nie, sklepy już pozamykane, a samochód potrzebny. Dorobiłem, dociąłem kawałek rurki, wsadziłem tutaj w środek, tam w środek, przewierciłem to na wylot, skręciłem śrubami, no i się trzyma. Ogólnie funkcję swoją spełniło, tylko że wiadomo, tutaj są duże przedmuchy, nie? Ale tylko tyle, że tłumika nie zgubiłem. Bo tak mogłem, no co, bez wydechu miałem jeździć, trochę przypał, nie? Także takie rozwiązanie zastosowałem. Teraz planuję to zrobić trochę inaczej. Mógłbym tutaj wyciągnąć tłumik, pospawać to, coś tam pokombinować i w ogóle. Albo kupić tłumik. Tylko że tak, bym musiał chyba kupić końcowy tłumik i środkowy tłumik, bo tutaj jest przygnite tu i podejrzewam, że gdzieś tutaj. Także nie wiem, który tłumik na fakcie powinienem kupić, bo pod tą opaską nic nie widać. A rozbierać to, potem znowu składać, czekać na tłumik, to jest się nieopłacalne. Także chcę spróbować taką inną metodą, trochę bez spawania. Coś tam wykombinuję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale już bez zbędnego gadania, zabieram się do roboty. Najpierw odkręcę tą opaskę. Zobaczę, jak to tam wygląda. Wtedy odkręcę te śruby, co tam powierciłem. A dalej to zobaczycie sami. Bo mógłbym w sumie go pospawać. Ale najlepiej to by go trzeba było całego wyjąć. Wtedy pospawać. Tylko, że wtedy tutaj bym nie miał możliwości rozłączenia. A zresztą zrobię to innym sposobem. Może się komuś to przyda. Komuś, kto nie ma spawarki. I zobaczę, na ile taki sposób wystarczy. I czy w ogóle to zda egzamin chociaż na trochę. Spróbować można. Co tu, kurde, jest w tym tłumiku? Ale skarby. Teraz się... Żeby się nie okazało zaraz, że tu, kurde, nie ma co łatać. Bo tak też się może okazać. Dobra, tutaj ściągniemy to z gumy. Będzie łatwiej tutaj. Będzie łatwiej tym manewrować. Żeby się nie okazało, że tu nie ma co, kurde, z tym robić. Łatać. Ale nie no. Tak źle to raczej nie będzie. O. To posypało się złącza. Ta złączka się posypała. Tutaj już zgniła. A tutaj tłumik nie wygląda tak źle, czyli... Ale tutaj też chyba było coś robione, bo on jest jakoś tak krzywo ucięty. Ale dobra. To ten tłumik nie wygląda tak źle. Czyli jakby co, to bym musiał wymienić środkowy. Chociaż? Nie, środkowy, bo to chyba zgniło tutaj od środkowego. No, i to wtedy tak wyszło. No ten nic trzyma, nie? Chcesz Pepsi? Co? Jest. Znalazłem rurkę 50, 50 i ona jest akurat takiej samej grubości jak i ta. To bym to tutaj do czoła przyspawał ładnie i tam założył obejmę i by było, byłaby gitara. Tylko że jest już godzina 7, no 19. Obejma wygląda tak. Także jej nie będę montował, bo to nie ma sensu. Spawał nie będę, bo to mi nic nie da.
Znalazłem taką rurę. Taką porządną rurę. Ona przeżyje, kurde, ten tłumik razem wzięty. Tylko, że ona ma trochę luz. Ale to nie problem. Zrobiłem takie coś. Z blaszki. To tutaj włożę. Wiem, zaraz, kurde, ktoś powie, że mogłem pospawać, mogłem obejmę kupić, mogłem wszystko, ale mówię, już jest ta godzina, ja jutro potrzebuję samochód. Gdybym nie potrzebował jutro samochodu, to jeszcze może bym coś wymyślił, ale już nie dam rady nic zrobić. Także muszę sobie radzić tymi sposobami, co mam. To tutaj dopasuję, to tutaj później wsadzę, to się ładnie tutaj wciśnie. Zasmaruję to takim uszczelniaczem do tłumików i będzie trzymać. Nie ma innej opcji. Tutaj mam odmierzone. Tyle wchodzi w tamtą rurkę, co jest pod samochodem, środkowy tłumik, a tyle będzie tutaj wchodziło. Tylko tutaj muszę to uszczelnić. Tutaj ta rurka akurat bardzo ciasno tam wskakuje, a tutaj założę ten patent z tą rurką, to wcisnę tutaj i będzie gitara. Ale najpierw to zasmaruję tym taką pastą montażową do układów wydechowych. Zobaczymy. No niby do tego to jest, także zobaczymy, co z tego będzie. Pasta takiej konsystencji jak pasta do zębów trochę. Jakaś Himalaya Herbals czy coś takiego. Kiedyś miałem taką pastę, kurde. Strasznie niedobra. Jeszcze stoi na półce. To tutaj smaruję ładnie sobie. Teraz wciskam to. Chociaż to też mogę posmarować. To będę żałował tego. Drogie nie było, także kurde, można to smarować. Zobaczymy, czy to zda egzamin i co z tego w ogóle wyjdzie. I teraz wkładam tą rurkę, tylko ją też tutaj posmaruję, najlepiej całą. Co tam będę, kurde, cementu nie będę żałował. Powinno to dobrze wtedy uszczelnić. A wydechu mi to na pewno nie zatka. Bo też pewnie, kurde, zaraz się ktoś zainteresuje, czy to czasami nie zapcha wydechu. A jak zapcha, to co z tego? To wtedy będę miał powód, żeby wymienić tłumik. To, co wypłynęło, rozsmarowuję tutaj dookoła. O. Już, kurde, jest szczelne. Tutaj sobie rozsmarowuję to. Tutaj w sumie to uszczelnienie by trzymało, bo ta rura weszła gdzieś dotąd, tak żeby nie było z tym problemu. Ale ja tutaj wezmę jeszcze, przewiercę dziurkę i dam, skręcę to na śrubę. Tutaj dam taką śrubę. 6 cm długości. I tutaj ją przełożę na wylot, żeby mi to, kurde, się nie rozjeżdżało czasami. Tutaj dam podkładkę, nakrętkę. To tutaj ładnie skręcę i to się będzie ładnie trzymało. Dotąd, tutaj mam odmierzone, że dotąd wejdzie tamten tłumik, czyli no tak, nie wiem, taki pasek. Będzie tutaj luźny. Mam tutaj taki bandaż do tłumika. No też to przetestuję przy okazji. I zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj mam jeszcze, wymyśliłem, mam rurę piątkę, która akurat tutaj wejdzie na górę. I wcisnę ją tutaj. Utnę taki pasek. Wcisnę to tutaj. Żeby ładnie wtedy tym bandażem to wszystko owinąć. Żeby nie było tutaj takiego załamania. Żeby była po prostu równa rurka.
zrobił rachu ciachu. Tak, to mi się zachciało. Aby do efektu końcowego było niedługo i będzie dobrze. Tu mam tą rurkę wstawioną. Tak akurat się tutaj ładnie dopasowała. Jest tutaj na równo wszystko. Znowu to smaruję tym, kurde, uszczelniaczem całym. Tutaj też tego nawalę. No i zakładamy tutaj. Czekaj, i tam możesz założyć gumę. Załóż gumę. Teraz mam tutaj zamontowane. To wezmę teraz, kurde, tutaj przewiercę. I tutaj będzie akurat. Tutaj też mam skręcone. Obsmaruję to tym, kurde, uszczelniaczem całym śmiesznym. Tu jest napisane na opakowaniu, żeby poczekać pół godzinki do wstępnego utwardzenia. To chwilę poczekam. I wtedy jest napisane, że następnie odpalić silnik i 15 minut, żeby sobie chodził, żeby to się ładnie tutaj nagrzało. Ja wezmę, użyję opalarki do tego celu, bo za czym mi się końcowy tłumik nagrzeje, to kurde trochę minie. A ja nie mam aż tyle czasu. Odczekałem tam pół godzinki, to już trochę tak wstępnie podeschło. Teraz wezmę to opalarką, sobie nagrzeję, zobaczę, czy to zastygnie. I wtedy dalej będę działał. Gorące gazy powodują skresanie się taśmy i uszczelnienie. No zobaczymy. W połowie ma zachodzić. No staram się, żeby zachodziło. Tutaj na tym połączeniu to tam nawet dalej niż tamtego nawet, o kurde. Mam to owinięte, tutaj postarałem się, żeby było nawet więcej niż o pół, że pół zachodzi na. Na taki odcinek zużyłem dwie rolki, podgrzeję to teraz trochę opalarką. Zobaczę, co się w sumie będzie działo. Czy w ogóle będzie jakiś efekt tego, bo niby to się ma skurczyć. No zobaczymy, czy w ogóle coś się zadzieje. Trochę to pogrzałem, rura jest gorąca. No nie wiem, czy to jakoś tak ściągnęło to. W tych miejscach, gdzie są śruby, no to jeszcze jest to takie trochę ruchome. Ale ogólnie to no, tu jest sztywne. Nie widziałem jakiegoś efektu, żeby to jakoś tak ściągnęło, czy coś. No nie wiem, kurde. Czegoś innego się trochę spodziewałem, ale no ale dobra, zobaczymy, czy to w ogóle będzie szczelne, chociaż powinno być, bo tutaj rurka, te takie redukcje, co tam dorobiłem, ten uszczelniacz do tłumików, no także myślę, że to powinno trzymać. Ogólnie naprawa dosyć tania, no i stosunkowo no w miarę szybka, no gdyby nie ten czas czekania i szukania tych rurek, żeby coś tam dopasować i w ogóle, no to by to było jeszcze szybciej. Najszybszy sposób to jednak by był tutaj dospawać kawałek rurki, kupić obejmę, ścisnąć i to by był najszybszy sposób. No ale chciałem zrobić to w trochę inny sposób. Zobaczę też, na ile to wystarczy. Takie doświadczenie będę miał. A kiedyś jak się coś popsuje, to się wymieni środkowy tłumik albo coś się tutaj jeszcze dopasuje. Coś tam się zawsze wymyśli. Dobra, nie będę przeciągał. A jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. To na pewno zobaczycie jakieś inne ciekawe filmy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Chyba jednak uszczelniło, bo tutaj kurde nic nie dmucha.
zupełnie nic. Nie wiem na jak długo no to starczy, ale na razie jest bardzo kurde fajnie. Nic tutaj nie tego. Nawet tutaj widać jak przytkam rurę. Ciężko ją w ogóle przytkać. Już widzę, że tam końcowy tłumik coś lekko popuszcza. Ale kurde, no jest dobrze. Jest dobrze. Także efekt jest zadowalający. Zobaczymy na jak długo.